Złoty, jebać hejterów, jesteś najlepsza, love you bitch. Dziękuję bardzo za 10 zł, Jawors. Zobaczcie, jak pięknie. Dziesięć złotych, Jawors. Dziękuję bardzo. Wow. Poprawiasz mi humor. To się cieszę, Karolina. Wy też mi poprawiacie humor. Jest fajnie. Siedzimy sobie. Ale fajnie, Kitsi. Kitsi korzysta z niego. I powiem wam, że jak ona sobie z nim siedzi, to tak sobie główkę daje. Pewnie zaraz... Skąd ja mam tyle pieniędzy na zmianę samej siebie? No bo uważam, że jestem taka trochę przedsiębiorcza. Wiecie, ja mam coś takiego, że ja umiem w kasę. I ma się takie umiejętności, albo się nie ma. Wiadomo, że też wsparcie od niektórych osób i w ogóle. Jestem młoda i w ogóle, no więc, you know. Naprawdę mam kilka źródeł dochodu. Internet to internet, ale też poza internetem robię coś rzeczywiście. I nawet siedzę na internecie i coś robię i za to też mi płacą. Mam normalnie na przykład zatrudnienie, wiecie, o co chodzi, i coś wypełniam, jakieś dokumenty czy coś, nie? Gram w różne gry, testuję rzeczy i za to kasę dostajecie. Zobaczcie, jakie piękne. Kicusi. Zobaczcie, jaka Kicy śliczna. Nie, no ona po prostu idealnie wygląda do tego. Po prostu ja mam tak wszystko, bo ja muszę mieć w życiu wszystko tak, jak ja lubię. Ja zawsze lubiłam ładnie mieć w domu. Zawsze, u mnie jest na przykład mam coś takiego, że zawsze muszę mieć pełną lodówkę jedzenia. Bo jak w domu jedzenie, to znaczy, że wiecie, gości można przyjąć i w ogóle. Mam i naprawdę ten czynsz, to wszystko staram się trzymać, nie? No, czynsz musi być opłacony, opłaty muszą być zrobione, przyjemności wiadomo, melanż też, prestiż, hello, no każdy tak ma. Ale robię sobie na przykład zestawienie miesiąca. Raz na miesiąc siadam i liczę wszystko. Ja nawet paragony. No. I paragony zbieram i sobie liczę na przykład, ile wydaję na jedzenie. I na przykład rzeczywiście zaplanowane zakupy są o wiele tańsze niż na przykład jak kupuję sobie, wiecie, a nagle chcę, bo jestem głodna, nie? Na przykład. I tak, i raz w miesiącu robię. Pierwszy dzień miesiąca to jest dla mnie taki, wiecie, nowy zawsze początek. I zawsze sobie liczę, co potrzebuję, co nie. Jakby robię sobie raz w miesiącu, nie? Dwa razy. Na początku i na końcu. No mam te perfumy. Dostałam w ogóle. Nie kupiłam sobie, ale dostałam od kogoś. Nie mogę wam powiedzieć. Ale no dostałam je, bo ktoś usłyszał na live i dał mi je w prawdziwym życiu. No. Więc tak to wygląda. Będę dla was ten projektor testować, bo serio, jak mi przyjdzie ta przydłużka, to ten projektor jest kurwa dojebany. I będę go polecać w chuj, bo on jest mały, ale na przykład jak chcecie sobie, nie wiem, jeździcie gdzieś na jakiś pod ten, on jest serio sztos. Uważam, że on jest mega zajebisty i po prostu jak mi przejdzie ta przedłączka, to naprawdę wam zrobię pełny test, bo serio porządnie zrobiony i możecie sobie filmy robić. I ja na przykład tak oddaję do góry i mam tu film na dużym ekranie. Podłączam sobie swój głośnik, nie? I mam po prostu slay. No serio, polecam w chuj. No i czekam na tą przedłączkę, ma jutro przyjść. Więc zobaczymy, jak coś to nagram, mam testa. Ale serio, to jest sztos. A to trzeba podłączyć, więc no. I pilocik jest. I to ja to kupiłam za 160 zł. Zostawam chyba 200. To jest chuj mało. No. Bo ja też na przykład zawsze oglądam jakieś recenzje, wiecie, o co chodzi. Jutro ma przyjść, kurwa. Niech przyjedzie, bo ja już po prostu mam dość tutaj. Ja nie wytrzymam. Wentylator będzie stał w tym miejscu, bo tu jest okno i żeby to, co tutaj jest, żeby to wywietrzało w tą stronę i wyjdzie oknem. Wiecie, o co chodzi? I żeby była cyrkulacja powietrza.
Kupiłam na Media Expert i dałam za niego 200 zł. No. No, sobie też sobie trochę pozwoliłam, no bo wiadomo, no Tipli ładnie wleciało, mi po prostu zrobiliście, więc no. Oh. Jeszcze zakupy nie rozpakowałam, tam są zakupy w ogóle. Kurwa, nie chciało mi się. Kochani, wchodzimy na Tepli. Tepli. Opóźniony obraz. Ja i tak, słuchajcie, zaraz kończę live'a. Zostało ostatnie 20 minut live'a. Bo ja zaraz idę spać. Więc no. Ja muszę się położyć. Jutro rano na rolki. Sobie pójdę na rolkach, a może teraz bym poszła na rolki. Teraz to by było sztos, nie? Tylko ja bym się bała sama. Trochę. 23 gdzieś na jakimś parkingu, kurwa. To jest idealna po prostu scena horroru. No, będę chciała, w ogóle nagram chyba z tego TikToka, bo serio, polecajka w chuj. No, a wiem, że na przykład ja nie mam tutaj, ten telewizor, on nie działa, ale ja go nie używam. A to jakbym sobie postawiła tutaj, wiecie, mam stolik taki biało-drewniany, jakbym sobie postawiła, to mam fajnie, wiecie, film. I sobie chcę zrobić w weekend, wiecie, maraton filmów. Wiecie, na dużym ekranie filmy, you know. Taki vibes się, czuszki sobie pozrobię, wiecie, ja dbam bardzo o swoją psychę i mówię, dla mnie weekend to jest taki czas, że sobie naprawdę się regeneruję, mam nowe pomysły, jestem coraz bardziej kreatywna i po prostu do przodu, nie? Więc, wiecie, we mnie to się kreatywność bardzo przydaje. Dobra, ja spadam, to papa Eryk. Ja za niedługo też spadam, 20 minut zostało. Ale może, słuchajcie, sobie nałożymy pielęgnację, co? Ja sobie umyję włosa, znaczy umyję sobie twarz i może sobie pielęgnację nałożymy, co? I ja sobie łóżko przygotuję. Czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Pielęgnację sobie nałożę i chuj. I do spania. W ogóle zamówiłam te pianki, co ja używam. Co tam? Bye bitches. Ja sobie tylko umyję twarz. Nałożę kremy, kurwa, na nas, bo... Słuchajcie, skin care routine musi być. By nigdy nie dorosnąć. Za nigdy nie chciałabym dorosnąć, kurwa. Ja bym mogła być cały czas dzieckiem. Mieć w dupie wszystko. Serum. Paznokieć mi odpadł dzisiaj, więc trzeba w ogóle... Ale będę zmieniać kosmetyczkę. Nie wiem, czy wam powiem, czy nie, ale... Seriously. No, zrobię wam tą relację tego rzutnika, bo on serio jest zajebisty. I wiem, że wielu osobom będzie, bo bardzo ta polecajka będzie zrobić git. Bo ja go kupiłam bardzo tanio na Allegro w ogóle, więc no.
Damn. No myłam włosy wcześniej. Myłam włosy wcześniej, już wykąpana dawno. Muszę wyrzec. Ała. Kurwa. O. Te spinki są fajne, ale one są fajne. O. Słuchajcie, nałożę sobie serum. Ja lubię to serum z Belendy. Mam już drugie opakowanie i ono jest w sumie tanie. Ten pryszcz już zanika. Boku dzięki. Czekajcie. To serum było mega tanie w ogóle z Bielendy, tylko z nim trzeba bardzo ostrożnie, bo można sobie z nim krzywdę zrobić ogólnie. Serio. Bo jego jak się da za dużo, o, to jest niedobrze, bo on później nie wstyga. On jest w stiku. Nie mam tłustych. Mam nałożoną moczywkę. Chciałam sobie dzisiaj zrobić falę. Ja się, słuchajcie, kąpię raz dziennie. Myję włosy raz dziennie, kąpię się cała raz dziennie, więc... spałam też i przysnęło mi się w trochę. One nie były wilgotne normalnie, wiecie o co chodzi. Ale no, też włosy spałam dzisiaj w dzień. No, ja mi się spać... chciało mi się spać po prostu, mówię chuj pierdolę. Odpocznę sobie i zrobiło mi to na plus. Bo sobie wstałam, zrobiłam live'a. Dobra, co my jeszcze mamy tutaj? Sobie nałożę. Dobrze. Chyba, nie wiem. Więc no. Obraz się spóźnia. No wiesz, co się spóźniło. Kiedy twój tata po prostu za szybko nie wyciągnął, nie? Dobra, nie gadajmy o takich rzeczach, okej? Szanujmy się. Szanujmy się. Czekajcie. Trudno, Marek, pogromca szparek. Nic na to nie poradzę. To nie było celowe, po prostu tu nie mam, wiecie. Co tam, Kicusiu? Kwas hialuronowy. No to serum, dlatego że ogólnie nigdy się nie zostawia, pamiętajcie, serum zawsze musi, bo serum musi być zawsze krem.
W serum nie może być pusto zostawione. Dzięki Przemo za wyciszenie. To palec jakaś sugestia? No nie no, po prostu najwygodniej mi się nakłada po prostu tym palcem. I cztery loty w kosmos, hej. Okej. Ale jestem piękna, ja pierdolę. No ostatnio mi się cera trochę poprawiła. Bogu dzięks. No nie. Po prostu ja nie wyobrażam sobie nie mieć, jak to się nazywa, ładnej cery. Tak, współczuję ludziom, którzy mają trądzik. Ja też przez to przechodziłam i mam po prostu obsesję czystej cery. No. Zaczynają mi się robić, wiecie co, przebarwienia na skórze. Znaczy, ja widziałam w ogóle taki fajny zabieg, że sobie tutaj jakby to rozjaśnia trochę, wiecie o co chodzi? I wyciąga. Taki, wiecie o co chodzi, pielęgnacyjny. Polecisz tonik do oczyszczania cery? Ja, słuchajcie, najlepszy dla mnie to jest tonik z Bandy. Zdecydowanie. Nie rozumiem w ogóle tych rzeczy. Kochani, wchodzimy na Tipli. Oczywiście robimy slay, więc zapraszam was. Tak. Nie no, dla mnie to jest w ogóle, nie wiem, nie czytam tych komentarzy, bo to jest taka negatywna energia, słuchajcie. Ale śmieszę. Cześć Ania, dzień dobry. Hejka, hejka. Dobra. Ja już wszystko mam praktycznie dzisiaj zrobione, więc
Sztos. Kochani, dziękuję wam za tego live'a.